Czerwo! No i dobra! Najbliższy mecz Zagłębie Lubin to drużyna, która zasługuje powoli na miano rycerzy wiosny. 3 mecze z rzędu wygrane. Silna naprawdę ekipa trenera Stokowca. Wyniki Zagłębia na pewno budzą respekt do tej drużyny i jedziemy na naprawdę gorący teren. Chcemy już zapomnieć o tym meczu ostatnim, bo wszyscy doskonale wiemy, w jakich okolicznościach go przegraliśmy. Mimo że gra do tej feralnej czerwonej kartki Kuby była naprawdę okej, to jednak końcowy wynik się nie zgadza i niestety nie zapunktowaliśmy w tym meczu. No, chcemy za wszelką cenę się zrehabilitować i jedziemy do Lubina po 3 punkty. Gracze Lubina, solidna defensywa, w pomocy coraz lepiej spisujący się, wracający do Ekstraklasy Filip Starzyński. Na co jeszcze trzeba uważać, jeżeli chodzi o Lubin? No tak jak powiedziałeś, żelazna defensywa i ten nieobliczalny atak, tak? Bardzo dobrze w ostatnich meczach wyglądał Piątek, mają drugiego świetnego napastnika Papadopoulosa i ja jako obrońca na pewno będę musiał zwrócić uwagę na te dwie postacie, ale też na bokach dobrze wygląda Arek Woźniak czy Janoszka. Mają zawodników, którzy swoimi indywidualnościami mogą rozstrzygnąć losy spotkania, choćby tutaj wspomniany Starzyński. Tym razem bez pary Jarek Fojut będzie musiał pauzować za 8. żółtą kartkę, którą otrzymał w meczu z Ruchem. Za plecami zabraknie Kuby Słowika. Te pozycje są do zastąpienia? Tak, no będziemy grać troszeczkę w innym ustawieniu, ale to już od dzisiejszego treningu wydaje mi się, że będziemy trenować i będziemy ustawieni pod kątem niedzielnego spotkania. Także jest trochę czasu na zgranie, na poznanie nowego ustawienia. A kto zagra, o tym zadecyduje trener. Proszę, Bania! Brawo! Tak, jest Waluś! Waluś, granatowy! Granatowy! Brawo!